Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj zobaczycie, zabieram Was do Lumpeksu, czyli nowy filmik o jesiennym towarze w kolejnym sklepie ciuchów, bo dzisiaj akurat znowu następny sklep z Krakowa, sieć krakowska. I widzieliście już kilka filmików, jeśli nie widzieliście, to zapraszam Was na kanał, na YouTube, żeby zobaczyć te poprzednie. Naprawdę jest to bardzo fajna sieć, do której lubię chodzić. No i tym razem byłam w Nowej Hucie na drugiego pułku. Jest to jeden też z sklepów, które lubię odwiedzać i zazwyczaj wpadam tam tak raz, dwa razy na sezon, żeby po prostu przejrzeć nowości. No i zobaczycie, dzisiaj naprawdę przepiękne perełki kupiłam. Super, super materiały, wełny. Dzisiaj głównie będą właśnie wełny, rzeczy na zimę, na jesień, więc zapraszam na ciąg dalszy. I oczywiście bardzo Was proszę, polubcie filmik, jeśli Wam się spodoba i zasubskrybujcie kanał. Pomożecie mi w ten sposób bardzo, a przecież Was to nic nie kosztuje, więc bardzo Was proszę o to. Zapraszam Was na ciąg dalszy. Na końcu będę miała też do Was prośbę o taką poradę specyficzną dotyczącą kanału, ale także kontentu tego kanału. Co o tym sądzicie? No i idziemy dalej po prostu. Kochani, tradycyjnie zapraszam najpierw na relację z second handu. Razem z tam drobnymi przebitkami zmierzymy. Większość tych rzeczy tutaj też zobaczycie później w stylizacjach. Także cześć kochani. Zapraszam Was dzisiaj do Lumpeksu Ciuchy w Nowej Hucie na ulicy, właściwie na osiedlu drugiego pułku lotniczego. Będziemy oglądać jesienną dostawę. Już się nie mogę doczekać. I pokażę Wam oczywiście perełki za chwilę. Wchodzimy już do sklepu i była dostawa butów. Miałam duże nadzieje związane z tą dostawą butów nowych, ale powiem Wam, że akurat, no jak na złość, nie znalazłam nic ciekawego w butach. Za chwilę zobaczycie tam przebitki. Tutaj torebki. O, z torebek akurat tam coś mi się udało wygrzebać, aczkolwiek tutaj tego nie zobaczycie. Były buty ładne, męskie na przykład, piękne, angielskie, dobrych marek. Natomiast ja raczej tutaj się nie nastawiałam na zakup męskich butów, zwłaszcza na nowym towarze. No bo niestety mężczyźni nie są moim takim klientem typowym. Co prawda się zdarzają, a zdarzają, ale nie za często. Natomiast poszłam na wagę najpierw, bo jeśli nie wiecie jeszcze, to na ciuchach właśnie, w sieci ciuchy, są dwie sale, dwa działy jakby, wagowy i wyceniony. I tutaj nawet był całkiem ciekawy płaszczyk, jak ktoś by się interesował, w takim miedziano-rudym kolorze, z wełny, bardzo fajny, w rozmiarze L. Może jeszcze jest, nie wzięłam go, bo tam miał taką mikro wadę, jednak stwierdziłam, że skupiam się na rzeczach takich bez skazy. Tu też był całkiem fajny, szanelkowy żakiet i spódniczka, którą widzieliście w stylizacjach jesiennych i też będzie w garderobie. Spódniczka z Benettona, z bawełny, więc naprawdę spoko spódniczka, taka na lata 60. No i tutaj już będą chyba rzeczy raczej z wyceny, tak? Pokazuję Wam tutaj wycenę bardziej. Jakieś płaszczyki, kurteczki, szczególnie się na tym skupiałam, na sukienkach, na płaszczach. No i też właśnie to mi się głównie udało kupić. Naprawdę było z czego wybierać. Tutaj jest kurtka, którą zobaczycie też za chwilę w przymierzalni, z wełny, z kaszmirem, więc naprawdę pięknym kolorze, w takim oversize'owym kroju. Oryginalna kurtka vintage, naprawdę w świetnym stanie. Byłam zachwycona. No i tutaj już mamy przymierzalnię, mierzymy sweterek supermarki, oversize'owy, mierzymy spódniczkę oraz kurtkę taką z wełną, ale jednak zrezygnowałam z tej kurtki, bo nastawiałam się na bardziej takie już zimowe, cieplejsze rzeczy. No też wiecie, jednak jakiś mam tam budżet ustalony, więc tu jest właśnie ta kurtka taka lekko rudawa. No i sukienka, którą zobaczycie, którą widzieliście już w stylizacjach jesiennych, z tego wniosek, że ją kupiłam. Sukienka w dużym rozmiarze, ale w fajnym kroju z paskiem. I tu mamy sukienkę koszulową z wełną. Naprawdę też fajną sukienkę. Sukienkę w kwiatki z wiskozy czy z bawełny, już nie pamiętam, ale to zobaczycie. Bardzo, bardzo ładnym kroju i nową, naprawdę nową sukienkę, super skrojoną. Sukienka też wełniana, taka oversize'owa w panterkę. Bardzo, bardzo nowiutka, naprawdę. Sukienka z wełny z Zary. Bardzo lubię kratkowane sukienki, więc chyba ta sukieneczka zostaje ze mną.
I tutaj była sukienka też z wiskozy, z taką złotą nitką w większym rozmiarze. W końcu zdecydowałam się zostawić, bo się jeszcze nie nastawiałam na rzeczy zimowe. I piękna wiskozowa sukienka w bardzo dużym rozmiarze, ale naprawdę zachwyciły mnie totalnie wzory. No i tutaj zaczynają się jeszcze kolejne rzeczy, płaszczyki, jakieś takie sweterki, sweter z fajnymi wzorami tu był, bawełniany, taki właśnie płaszczo-sweter. No, kurtka, którą widzieliście i poncho z alpaki. No i niestety nie zdecydowałam się na to poncho, już trochę przekroczyłam budżet założony. Super skórzana kurtka z zamszu naturalnego. Bardzo, bardzo fajna, naprawdę. No także zakupy udane. Wyszłam już z ciuchów i słuchajcie, o, wielkie dwie torby, super torebka ze skóry, w pięknym kolorze. Mam głównie sukienki i płaszcze przepiękne z wełny, z różnych szlachetnych tkanin, także zapraszam Was już, namierzymy. To wszystko jak chodzi o relacje, no i teraz będziemy przechodzić do zakupu. Tym razem zacznę od sukienek, a skończę na kurtkach i płaszczach, bo głównie mam tutaj takie rzeczy. Jest też jedno akcesorium, więc na początku Wam właśnie to pokażę. Mianowicie jest to taka piękna torebeczka w kolorze burgundowym, w kolorze czerwonego wina. Zobaczcie, jest jak nóweczka, naprawdę. Patrzcie, jak super wygląda. Przepiękny kolor i mogliście ją zobaczyć w stylizacjach a nie wiem, czy była w stylizacjach jesiennych, chyba była w jednej, ale pokażę Wam tutaj do którejś stylówki, pokażę Wam w środku też tą torebkę, bo naprawdę jest mega fajna. Otwieramy, patrzcie, nóweczka w środku, ma trzy przegródki, tutaj jest, o, jedna z takimi jeszcze drobnymi przegródkami, tutaj jest jeszcze kolejna przegródka i słuchajcie, to jest torebka marki Clarks, więc naprawdę super, super, widzicie, jest brytyjska. Tutaj jest fajna przegroda z taką właśnie jeszcze dodatkowym zamkiem w środku. Tu mamy dodatkowo jeszcze takie przegródki. Tak. Z drugiej strony jest taka sama. No i jest w świetnym stanie, naprawdę. Jak szukacie torebeczki, która ze złotymi detalami, widzicie? Takimi bardziej mosiężnymi może nawet niż złotymi. Tutaj są takie drobne plamki na tej klamrze, ale wiecie co? Ja nie wiem, ja w ogóle nie zwracam uwagi na takie tak zwane pierdołki, ale całość jest w super idealnym stanie. Zobaczcie, nawet rączki nie są brudne, nic. Nic, nic, nic. Po prostu i spód tak samo. Piękna torebeczka, śliczny kolor, naprawdę. I całkiem pakowna, bo ma aż trzy przegrody, więc uważam, że piękna rzecz na jesień i bardzo Wam polecam tą torebeczkę, bo będzie do kupienia. Trochę żałuję, bo ten kolor mi się mega też podoba, ale z drugiej strony mam tyle torebek i mam plecak w takim kolorze, więc chyba kolejnej torebki sobie nie zostawię jednak. No ale dobra, zobaczycie ją dalej, więc śledźcie, będzie do kurtki. No i teraz właśnie sukienki. Pierwsza sukienka tym razem to będzie taka, która była w stylizacjach jesiennych i tutaj zobaczycie ją w przebitkach z tego, z tych zdjęć ze stylówek. Przepiękne kolory, też Wam pokazywałam ją trochę tam, ale tutaj z bliska zobaczcie, jakie ma piękne kolory. I to jest L-ka, słuchajcie, 12, czyli rozmiar 40, jest z paseczkiem, więc jakby ktoś miał trochę luzu, na przykład ma M-kę z większym biustem na przykład, a chciałby sobie trochę w pasie bardziej dopasować, no to jest paseczek i to bardzo, bardzo jakościowy paseczek, fajnie zrobiony z takim rypsem od spodu. Świetna sukienka, słuchajcie, zobaczcie, mnie tam, oczywiście ona jest na mnie za duża, to nie ma żadnego znaczenia, ale pokazuje się Wam, jaki ma krój, bo ona ma bardzo, bardzo ładny krój. Tutaj linia A, taki bardzo lekko rozkloszowany, nie żaden przymarszczony, więc nie będzie pogrubiał. Dopasowana góra, właśnie paseczek jeszcze sobie albo do ozdoby, albo do po prostu tak do dociągnięcia talii, jak ktoś ma wąską. No i śliczna rzecz, słuchajcie, i też ma fajny skład. Już Wam. Aha, w ogóle to jest marka Ness Scotland, słuchajcie. Miałam taką piękną torebkę w takie kratki kiedyś wełniano i też była właśnie z tej marki Ness. A, i jest zameczek z boku, żeby sobie zapiąć. Już Wam powiem, jaki składzik. 100% wełna. Haha, więc nie ma to tamto. Sukienka jest śliczna, przepięknych kolorach. I no, już nie będę się powtarzać, bo była w stylówach, więc zobaczcie przebitki z tych zdjęć z ostatniego filmiku. Kto nie widział, to zapraszam na stylówki jesienne w kolorach i wzorach jesieni na poprzedni filmik. Taka sukienka. Kolejna to ta, co mam na sobie.
Zobaczcie, jest mega, bo to też jest wełna i to jest Zary sukienka. Taka koszulowa sukienka z Zary, ona ma... Ja mam tu pasek, więc nie widać, ale ona ma tutaj jeszcze takie przymarszczenie. Natomiast ja i tak ją noszę z paskiem, bo ja nie przepadam za takimi zupełnie takimi oversize'owymi rzeczami. Ona owszem jest w oversize'ie, ona jest dosyć krótka też, ale ja do tej sukienki zamierzam nosić bardzo grube rajstopy. Nawet nie te, co teraz widzicie, tylko takie naprawdę, naprawdę grube. W ogóle nietransparentne, więc myślę, że wtedy będzie to spoko. I nie jest, no jest krótka, ale no bez przesady, prawda? Nie ma tutaj tragedii, tym bardziej, że z tyłu jest dłuższa, więc przy schyleniu się, powiedzmy, nie zrobi nam tutaj jakiegoś myku dziwnego. W każdym razie bardzo, bardzo fajna, zobaczcie, stylówę oczywiście, jak się przechadzam w tej sukience. No i tak to wygląda. Pokażę Wam oczywiście też zaraz przebitki. No, to jest świetna sukienka i sobie ją raczej zostawiam, ponieważ ja uwielbiam właśnie tego typu sukienki w kratę na zimę. I dużo noszę sukienek. Lubię rajstopy, sukienki, botki i będę ją na pewno na wiele sposobów stylizować, bo jest bardzo stylowa. Podobna druga sukienka, słuchajcie, jest tutaj. Tylko gdzie? Jest. Mam. Sukienka koszulowa marki Sand i też ma mega skład. To jest taka właściwie długa koszula. Piękny materiał, popatrzcie. W ogóle super marka, jak nie znacie, to polecam, bardzo jakościowa marka. Piękne guziki z masy perłowej i to jest wełna oczywiście. I to jest troszkę większy rozmiar, dlatego ja sobie tej koszuli akurat, sukienko koszuli nie zostawiam, ponieważ naprawdę jest luźna, ma zapasowy guzik. Jest to, słuchajcie, 75% wełna tym razem. Patrzcie, jakie wykończenie w ogóle ma ta sukienka. No naprawdę cudo. Cudo na kiju. I wydaje mi się, że to jest MKL-ka. Sprawdzę na tej metce jeszcze. 40, tak, to dobrze mówię. MKL-ka, dokładnie. Czyli na osobę, która lubi szarość i ma właśnie taki rozmiar, większy o rozmiar ode mnie, powiedzmy. Jest dosyć szeroka tu, więc na pewno na L-kę też spokojniutko będzie. Piękny, bardzo przyjemny materiał. Wiecie co? To jest taka wełna, która w ogóle nie gryzie. Tym bardziej, że tam jest troszkę sztucznego dodatku. No i zobaczcie, jak to wygląda. Podobna stylowa. Ja dzisiaj mam te kowbojki na sobie. Nie będziemy zmieniać, bo to pasuje tak samo fajnie, ale też pasowałoby do traperów, takich ciężkich butów. Wyglądałaby też mega. Albo do bardzo wysokich kozaków. Byłoby też super, super stylowa. A nawet do zwykłych, wiecie, takich loafersów, czyli takich, jak to mówię, mokasynów. Do mokasynów by też wyglądała naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i dzisiaj jest festiwal sukienek i płaszczy, jak mówiłam. Będzie tylko jeden sweter pomiędzy. Pokażę Wam przepiękną sukienkę, która jest, też może być na zimę do swetra i też doradźcie koniecznie, czy tą sukienkę mam sobie zostawić, ale naprawdę mnie zachwyciła, jest nowiutka. Słuchajcie, firma... O Boże, jak to, co to za firma? Tu jest jakiś kotwica, S... Krzyż. Nie wiem, jak tą nazwę rozczytać. Bardzo dziwna nazwa. Krzyż, kotwica i serce. Taka firma. Ciekawe. Ciekawa nazwa. W każdym razie 95% bawełna z odrobiną elastanu. Śliczna rzecz. Naprawdę jestem zachwycona tym wzorem. Zobaczcie, jaki piękny wzór i jest jak nowa. Znaczy właściwie jest nowa. Śliczna kolorystyka. To jest S-ka, ale byłaby dobra też na M-kę, bo ona nie jest obcisła absolutnie i jest dość elastyczna, mam troszkę luzu w niej. Więc właśnie to jest coś takiego na przełomie S-ki, M-ki. Piękna sukienka. Piszcie, co sądzicie, bo naprawdę mi się mega podoba. Teraz będzie sukienka na większy już całkiem rozmiar, ale też jestem zakochana w niej. Słuchajcie, sukienka marki Cream w rozmiarze aż 46. Patrzcie, jakie cudo. No po prostu materiał jest tak piękny. Przez chwilę się zastanawiałam, czy sobie nie zostawić takiej sukienki. Patrzcie, jakie cudne kolory. Na jesień perfekcyjna po prostu. Przepiękna sukienka. Pokazuję Wam tu te wzory, bo są no do zakochania. I jeszcze są jakieś lamparty też na tym materiale. Rośliny różne i właśnie lampart, co ciekawe. Piękny wzór. No zobaczycie mnie oczywiście w tej sukience. Przelotnie. Jest dużo za duża, ale może można to jako taki duży oversize potraktować, więc nie jest źle, ale będzie na pewno dużo fajniej wyglądała na osobie w odpowiednim rozmiarze, czyli przynajmniej na L-ce.
przecudna. Przecudny materiał, po prostu jakby ona była w moim rozmiarze, to by była moja ulubiona rzecz z dzisiejszego hola dla mnie. Teraz sukienka z wełny też, która jest taka swetrowa. Niby to jest rozmiar S, wiecie co, ale ona naprawdę jest duża. Była chyba w przymierzalni tam. Piękna, piękny materiał nowy. Naprawdę, zobaczcie. Tutaj jest zupełnie jakby ktoś metkę ściągnął tylko. Ta wełna jest... Spróbujemy ją sfokusować. O, widzicie? Tutaj widzicie, w jakim stanie są te rzeczy, które ja kupuję, bo naprawdę, wierzcie mi, że jeżeli jest jakaś mikrowada, to ja zawsze informuję. Czasem się zdarza, że są jakieś mikrodziurki, wtedy je oczywiście albo zaszywam, albo już są zaszyte, ale zazwyczaj to są zupełnie nowe rzeczy. Słuchajcie, to jest wełna Merino 70%. No piękna sukieneczka. Sweter, obszerny sweter, sukienka. Ja bym powiedziała, że to by było raczej chyba dobre na M-kę niż na S-kę, ale być może przez to, że to jest jakaś Prepare marka. Może dlatego, że to jest jakaś taka bardziej skandynawska marka i oni mają większe rozmiary. No i na S-kę to jest, jak widzicie, naprawdę, naprawdę takie mocno oversize'owe. Teraz Wam jeszcze chcę pokazać przy okazji sukienkę, którą odsprzedaję, bo też stwierdziłam, że jest trochę za duża na mnie. Jest piękna. IIS Woodling. Super marka. Piękny kolor. Dla mnie też piękny kolor. Ale wiecie co? Jednak jest trochę za duża. To będzie też lepsze na M-kę. Ostatnio coś odwróciło mnie od takich aż wielkich rzeczy. Widzicie? Te wszystkie rzeczy mi się tak bardzo podobają, ale już nie chcę nosić aż takich worków, aż tak dużych rzeczy na mnie, bo wydaje mi się, że też... Nie muszę się aż tak zakrywać, więc trochę chciałabym teraz bardziej takie skrojone na mój rozmiar rzeczy. Słuchajcie, 30% wełny po prostu, 30% wiskozy, 10% angory, 5% kaszmiru. Ponad 20% jest sztuczne, natomiast świetne włókna, pięknie zrobiona rzecz. Także pokazuję się Wam. Być może robiłam wcześniej stylówkę, to Wam pokażę. Naprawdę w świetnym stanie, sukienka swetrowa z kieszeniami, no mega fajna, naprawdę mega, mega fajna, piękna sukienka. Te rękawy ma w tym super splocie takim, nie wiem jak się nazywa ten splot, jak się znacie na tym, to możecie mi powiedzieć, jak taki splot nazywamy. Jakiś ryżowy, nie? Tak mi się kojarzy, ale pewnie zupełnie inaczej. Także to były wszystkie już sukienki, tak, wszystkie. Wszystkie Wam już pokazałam i część tych sukienek, jak widzicie, jest na mnie za duża, część... Ale poradźcie mi, które sobie zostawić. Idziemy dalej. Teraz sweter Wam pokażę, bo też jest prześliczny ten sweter. To jest marka Rice, więc też super marka, bo nie wiem, czy wiecie, ale nawet królowa i rodzina królewska się ubiera w tej marce. Królowa miała suknię z tej firmy. To niby jest XS, ale wiecie, to jest znowu sweter w rodzaju oversize. No i widzicie, jest on taki. Tutaj widzę jakąś takie drobne przebarwienie, ale myślę, że to jest od metki, bo niestety te metki naklejają porąbane, ale będę to musiała trochę jeszcze przeprać. Piękny sweterek, zobaczcie, jaki śliczny. No i super składem, oczywiście nie muszę tego mówić. Naprawdę i śliczny kolor, i jest jak nowy, bo to oczywiście Wam pokazuję tutaj z bliska. Jak nowe są te sweterki. Tu nie ma ani kuleczki, naprawdę. Ostatnio mam takie szczęście. Żadnych zmecheceń, niczego. Bawełna 35%, 20% mohair. Czyli mamy 55%, czy Boże, tak, dobrze. 55% naturalny skład, ponad połowę. Mohair z wełną. Minimalnie może gryzący, ale nie. Słuchajcie, to nie jest taki rodzaj moheru, który bardzo, bardzo gryzie, bo różne są te mohery też. Jest po prostu, tadam, przepiękny. No to teraz będziemy już przechodzić, słuchajcie, do płaszczy i kurtek. Najpierw pokażę Wam coś z tą torebką, która była. I to będzie taka prześliczna kurtka. Oczywiście za duża na mnie jest ta kurtka, bo już by była moja. No niestety, niestety, czasem tak właśnie bywa. No patrzcie, nowiutka kurtka ze skóry. To jest wszystko skórka, mięciutka, zamszowa. Znowu w takim pięknym kolorze. I ona ma taki krój, tak jak ja to kiedyś powiedziałam, a la Ramoneski, czyli jest taka krótka, zapinana, tak szalowo trochę jakby, ale w sumie jest wiązana, więc ciężko powiedzieć, żeby to była Ramoneska, no ale dobra.
ma szare wykończenie sztucznego futerka. Futro jest sztuczne, ale jest za to na całej kurtce, patrzcie. I to futro jest po prostu nowe. No nie, w ogóle to jest nowa kurtka, bo po takim zamszu byłoby widać, gdyby była użytkowana. Tu jest jakaś ryska, ale to te ryski to przy po prostu nawet obsłudze w sklepie czasem robią. Ale to taka mikro rzecz. Piękny kolor, super krój. To jest taka krótka, wygodna kurtka do biegania. No i jest normalnie na zimę, bo ona jest cała w środku z tego mięciusieńkiego misia takiego. No, no powiedzcie, czy to nie jest cudo? No po prostu przepiękna rzecz. Przepiękna rzecz. Może raz była włożona i tyle. Jestem po prostu zauroczona i idealny kolor do tej torebki, prawda? Dalej, słuchajcie, mam jeszcze dwie kurtki i też są prześliczne. I jedna kurtka jest, jeden płaszczyk kurtka jest, jest tej firmy, którą moja rodzina prowadziła w Anglii, Winsmore, Timeless Style. I to jest wełna, zobaczcie. No i zobaczcie na ten kolor po prostu. Co za piękny kolor, to jest ta magenta, najbardziej modny kolor teraz w sezonie. Oversize'owy płaszczyk jest naprawdę, słuchajcie, powala ten płaszczyk, jest tak piękny. 100% Boże, wool cashmere blend, czyli jest mieszanka wełny i kaszmiru, już Wam powiem dokładnie jaka mieszanka. Słuchajcie, 70% wełny i 10% kaszmiru jest w tym, więc super skład, naprawdę super skład. Podszewka jest w taką pepitę jakby. No i naprawdę, to jest takie mega. Ja cały czas nie mogę dojść do tego, jaki to jest rozmiar, ale to jest 16, czyli to jest LKXL-ka. No i rzeczywiście ona ma trochę takie tutaj jakby wycięcia na biust, więc ja się zastanawiałam dla siebie nad tą kurtką, ale nie. Po prostu widać, że to jednak jest większy rozmiar, mimo że krój jest taki w stylu oversize'owym. To jednak, no niestety jest na mnie za dużo, ale no patrzcie na ten kolor, no i popatrzcie na ten materiał, w ogóle to jest totalnie nowe. Nie no, naprawdę, patrzcie, jak na rzecz vintage, tutaj są takie jeszcze niepoczyszczone jakieś kłaczki, ale idealna kurteczka, piękna, piękna. Dajcie znać jak wygląda, no wiadomo, że na mnie za duża, ale no, jest cudowna po prostu. Nowa kurtka w cudownym kolorze magenta z wełną i kaszmirem, także kto pierwszy, ten lepszy. Niestety, słuchajcie, tak to jest. Czasem jest mi przykro, że ktoś się spóźnił, no ale no niestety, nie da się inaczej. Tutaj znowu przepiękna oversize'owa kurtka, taka, ona jest bez jakby ma podszewkę, ale ta podszewka jest taka, jakby Wam to powiedzieć, w rękawach na przykład jej nie ma. To jest takie coś na jesień bardziej. Patrzcie, jaki piękny kolor i to było w stylizacjach. Także zobaczycie. Prześliczny kolor i to jest właśnie taki biskupi z czarnym. I to jest, słuchajcie, fashion style, vintage kurtka w rozmiarze 38, ale oversize'owym. 80% wełny posiada. No, przefajna rzecz i też oczywiście się Wam pokazuje w tej kurtce, bo naprawdę jest piękna, mega oryginalna, w bardzo modną kratę, no i w ogóle, kurczę, cudna. Te wielkie guziki są też niesamowicie urokliwe. No w ogóle piękna, piękna rzecz, naprawdę. Także słuchajcie, same super rzeczy się tak bardzo cieszę, bo uwielbiam jakościowe rzeczy, jak się to pokazuje, to jest aż przyjemnie po prostu. I takie vintage rzeczy, które nadal są w idealnym stanie, modne i super materiałów, to sprawiają mega przyjemność. Nie wiem jak Wam, ale mnie tak. Także bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne filmy, bo to już na dzisiaj wszystko. Zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie też, zabieram Was do Lupexu, tym razem już nie do ciuchów, do innych miejsc, ale też na jesienne dostawy, więc zobaczycie znowu fajny, taki bardziej rozrywkowy filmik. No i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, koniecznie piszcie i poradźcie mi. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to że planuję w przyszłym miesiącu wyprawę do Paryża. No i będę Was też prosiła później o doradztwo w sprawie stylówek do tego Paryża, bo będę dla Was też robiła tam takie modowe filmiki, jakieś wyprawy na lokalne atrakcje, na też modowe atrakcje.
No, także będę, już zapowiadam, że będzie coś takiego i że będę prosiła Was właśnie o doradztwo, ale kolejna jeszcze rzecz, którą chcę się Was doradzić, to planuję taką specjalną serię w związku z moją kolekcją lalek, która się troszkę powiększyła, bo też kręcę takie kulturowe filmiki w szkole teraz i będą one ilustrowane lalkami w strojach epokowych. Chciałam się Was doradzić, czy chcielibyście, czy ciekawiłaby Was taka tematyka, żeby pokazać historię mody właśnie, oczywiście nie tylko, ale między innymi na strojach epokowych lalek, bo te lalki, które mam, naprawdę mają stroje wzorowane dosłownie na strojach epokowych, z każdej praktycznie epoki, od starożytności aż do lat współczesnych, więc dajcie znać, czy takie coś byłoby dla Was ciekawe zobaczyć. Będę oczywiście wtedy omawiać historię mody szczegółowo, jakieś ciekawostki związane z modą danych epok. No i wtedy pokażę Wam też właśnie te lalki, te stroje, detale tych strojów, jak to jest wszystko wykonane. Także koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tym pomyśle i czy jest to fajny pomysł na taką dodatkową serię na moim kanale. Pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie jeszcze raz. Pa, pa!